W Układzie Otwartym patrzymy na Polskę i świat oczami ekspertów od geopolityki, polityki międzynarodowej, gospodarki, oczami przedsiębiorców, analityków politycznych, ale dzisiaj spróbujemy spojrzeć na Polskę i świat oczami wybitnego reżysera, twórcy, myśliciela, obserwatora rzeczywistości. Serdecznie Państwa zapraszam na tę rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić, dzięki którym on jest niezależny. Jeśli Państwo chcieliby dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl, a na końcu rozmowy wymienię kilkoro z Państwa. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E-Kwadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Moim gościem jest pan Krzysztof Zanussi, wybitny reżyser. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że pan zgodził się przyjść. To duży zaszczyt dla mnie. Wielki zaszczyt na mnie spływa, moja pani miłościwa, mówił Fredro. I tak powtarzam, chociaż nie bardzo. Ale ja się wychowałem na pańskich filmach i dlatego to jest dla mnie coś, ta rozmowa jest dla mnie bardzo ważna. Kiedy zadzwoniłem do pana kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu, powiedział pan, jadę przez Polskę B. To zapamiętałem. Gdzieś pan się przemieszczał. Tak. Jak myślałem, jaka jest Polska B pańskimi oczami? Co to dziś znaczy? Znaczy, czy to coś znaczy, to nie wiem, ale to jest jak gdyby to, co nazywaliśmy dawniej tak szeroko prowincją. I wydaje mi się, że to określenie, które było właściwie takie deprecjonujące, zmieniło swój sens. I w tej chwili, przy tych środkach komunikacji, które mamy, przy tych drogach, które mamy i przy tym, jak w ogóle świat się skurczył, to nie ma prowincji. Prowincjonalna jest metropolia bardzo często. Natomiast ja to odczuwam, nie chcę tego mówić, bo to brzmi, jakbym podlizywał się do swojej publiczności na wyjazdach, ale to jest zadziwiające, jak gęsta jest polska inteligencja z dala od metropolii, z dala od centrów, w jakichś małych miejscowościach. No nie chcę jednej wymienić, bo musiał wymienić wszystkie. A bywam w bardzo wielu takich miejscowościach, gdzie jest co ledwie kilka 10 tysięcy mieszkańców, czasem nawet kilkanaście. I zdarza się, że jest pełna sala ludzi, którzy są chętni do poważnej rozmowy i potrafią zadawać poważne pytania, potrafią się dzielić jakimś swoim doświadczeniem. No mam takie poczucie, że jest o wiele lepiej, niż się tak pozornie wydaje. Że jak biorę, jak otwieram z pewnym zakłopotaniem te nasze środki masowego przekazu, to tam jakby Polska jawi się gorsza. Natomiast jak się zjedzie i gdzieś się trafia do Domu Kultury i gdzieś o wczesnej godzinie zbierze się kilkadziesiąt osób, które naprawdę chcą czegoś posłuchać, które nie są, nie przyjechały na stand-upa, prawda, nie prowadzę występów, nie śpiewam piosenek, a jednak ktoś chce o czymś porozmawiać. Bardzo mnie to zbudowało i bardzo zawzięcie nie odmawiam, jeżdżę. Nie czerpię z tego żadnych zauważalnych zysków. Czasem to jest potworne zmęczenie, bo są miejsca, do których bardzo jest źle dojechać. Ale tam najbardziej warto, więc dlatego to robię. Powiedział pan inteligencja. To rzadko używane dzisiaj słowo na określenie grupy tak, społecznej. Ale ja upieram... Kto to jest dzisiaj? Kim jest polska inteligencja w porównaniu zwłaszcza z tym, co mówiliśmy w latach 80., to ja pamiętam, 70. byłem dzieckiem. Oczywiście wtedy było to dużo bardziej konkretne, ale ja bym powtórzył inną definicję, zresztą to ona będzie jakby ściągana, bo to była bardzo dobra definicja elity. A inteligencja to jest elita, innymi słowy. Otóż w tym dobrym rozumieniu to Doug Hammarskjöld tak sobie wymyślił, że elitą są ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za innych. Wszystko jedno gdzie, wśród sprzątaczek i wśród dyrektorów banków. Wszędzie się tworzy pewna elita i jest cała reszta.
Otóż inteligencja w swoim miejscu, gdzie jest, jest z natury elitą, to znaczy sięga swoim zainteresowaniem spraw, które nie są doraźne, które nie dotyczą spraw takich codziennych, bytowych, tylko są to ludzie, których powodów, u których pojawia się ciekawość czy jakaś odpowiedzialność no, za coś więcej niż ich doraźny los. I to się widzi, i to są często ludzie często wykształceni, często nie do końca wykształceni, ale ciekawi. A to ta ciekawość świata jest tym czymś najbardziej takim pociągającym. Jak spotykam kogoś, kto jest czegoś ciekawy, to już mi się robi jakoś tak lepiej na sercu. To fantastyczne być ciekawym świata. Ale ja może panu powiem taką rzecz niespodziewaną, bo to sprzed kilku tygodni wyjechałem do Sofii, tam jest duży festiwal filmowy. Byłem 2 dni z moim ostatnim filmem, który jest trudnym filmem i dotyka matematyki. I zostałem zaproszony 2 razy do telewizji śniadaniowej, raz prywatnej, raz publicznej. No, byłem zdumiony, że w obu tych telewizjach, to jest zawsze stranne wstawanie, ale to także jest najniższy wspólny mianownik, czyli wiadomo, że rozmowa będzie głupia, a tymczasem ktoś mnie pyta i w jednej, i w drugiej telewizji o ciągi Fibonacciego. Coś, co naprawdę mało kto pamięta ze szkoły. Co to było, złoty podział odcinka, harmonia i tak dalej. I ja po audycji 2 razy pytam tych prowadzących, proszę panów, czy wy wierzycie, że wasza publiczność rozumie, o czym myśmy mówili? A oni mówią, nie, na pewno nie rozumie. Ale jest zadowolona, że się im serwuje coś, jakby to byli gotowi zrozumieć. I to był dla mnie taki sygnał, no tak to upraszczam, ale to by dowodziło, że jest pewna ambicja w ludziach, że chcą sięgać wyżej, nawet niż potrafią. I to wspaniałe jest, jeżeli to telewizja publiczna i telewizja prywatna opiera się na tym samym, na tej samej obserwacji, to znaczy, że to jest społeczeństwo dynamiczne i to jest społeczeństwo, które chce rosnąć. Mówi pan o społeczeństwie bułgarskim. Tylko, że mówię o społeczeństwie bułgarskim. Ale polskie społeczeństwo pewnie jest podobne lub jeszcze bardziej. Oczywiście, tylko nie zapraszano. Nie wymienił pan tych 2 instytucji tak, znaczy, medialnych. Tak, nie zapraszano mnie do telewizji śniadaniowej już od dawna. Ale jeszcze do tej inteligencji chciałem wrócić, bo ja pamiętam, jak na studiach rozmawialiśmy o tym, kim jest inteligent, to mówiliśmy o tym, że to jest ktoś, kto bezinteresownie przyjmuje wiedzę, czy zdobywa bezinteresownie wiedzę. No bo wtedy żyliśmy w takim czasie, że ta wiedza studiowała się nie po to, żeby móc mieć ciekawszą pracę, czy móc się no nie daj Boże, rozwijać. Bo wiadomo było, że ta mniej tak. wykształcony więcej zarabia. Tak. No dzisiaj tak na szczęście z jednej strony tak nie jest, że ludzie zdobywają wiedzę tylko dla samej przyjemności zdobywania jej, tylko po to, żeby ją użyć. Ale zdarzają mi się tacy studenci. Ja wykładam w Kolegium Civitas. Nie wiem, czy mi wolno robić reklamy, bo to jest uczelnia panowska. To jest wolne miejsce. Tu naprawdę. Ja to nie mam w tym żywego interesu, bo nie wiem, czy w ogóle będę jeszcze miał siłę to przedłużać. Ale spotykam ludzi na studiach zaocznych, którzy no w jawny sposób mają ustawione życie i w jawny sposób nie gonią za tym, żeby dostać jakiś tytuł tam, jaki dostaną pewnie magistra. Tylko naprawdę przychodzą, bo się ciekawią sprawami, które uczelnia im oferuje. I to jest taki jakby idealny model studiowania. No takie właśnie byłoby najlepsze studiowanie. Nie dla zarobku, nie dla zawodu, nie dla kariery, tylko dla ciekawości, dlatego, żeby mieć ciekawe życie. A to jest wartość taka no absolutna. Ta ale potem... Na drugiej stronie jest depresja, zwątpienie i wszystkie takie przejawy rozpaczy, które rodzą się z pustki. A kto jest ciekaw, ten już pustki nie zazna. Ale też dobrze, kiedy można te 2 rzeczy łączyć, kiedy można zdobywać wiedzę, czytać, słuchać, uczyć się i to pomaga w rozwoju, a to pomaga w tym, żebyśmy byli bardziej zamożni i no bezpieczni tak, żyli. Rysuję taki obraz pełnej harmonii. Ona jest pewnym marzeniem niewykonalnym, ale do niej zmierzamy i to dobrze. Ale to jest, ja widzę tego coraz więcej. Widzę też takich ludzi, bo ja też jestem dobrego zdania. Znaczy, nie widzę, zdziwiłem się, że pan użył tego słowa, że przychodzi inteligencja, bo ja już zapomniałem prawie o istnieniu tego słowa, chociaż przygotowując się do rozmowy z panem, zapisałem sobie, że właśnie chcę porozmawiać o inteligencji. Pan powiedział, nie o inteligencji ludzkiej, tylko o grupie społecznej. No bo dzisiaj już trudno jest wyodrębnić taką grupę, chociaż pan o nich
i gdzieś spotyka. Chociaż to są pewnie część ludzi, którzy zarabiają pieniądze, robią karierę, oczywiście, zakładają firmy. To nie zakłada, że to musi być koniecznie ktoś, komu się w życiu nie powiodło. To byłoby bardzo złą definicją. A jak pan się czuje dzisiaj w Polsce? Tej Polsce lat 2020? Nie pytam o dziś maj, tak? I o politykę, czy o to, co się dzieje, ale jakby no, tworzył pan swoje filmy za czasów strasznych i być może wtedy było na swój sposób łatwiej. Już mniej strasznych, bo najstraszniejsze były te lata, gdy byłem jeszcze młodym człowiekiem i raczej w szkole średniej, to znaczy koniec lat 40., początek 50. Mówię o tym, bo ta periodyzacja PRL-u jest czymś, co zanika. Zupełnie ludzie mówią o PRL-u jako o jednym czasie, a to nie był jedny czas i czasy stalinowskie były bardzo odmienne od czasów komułkowskich, gierkowskich czy jaruzelskich. To za każdym razem każdy z tych przywódców tworzył inny rodzaj rzeczywistości. Natomiast jak ja się czuję, wie pan, ja jak myślałem o tym, że ten rozdział komuny mamy już szczęśliwie za sobą, to napisałem czym prędzej książeczkę pod takim tytułem Pora umierać. I to były właściwie wszystkie historie, które chciałem zapisać i zapomnieć o tym, co wiedziałem, że za kilka lat będzie już egzotyką niepojętą. I ta książeczka wyszła, była tłumaczona na różne języki, ale ja jakby nie skorzystałem z sugestii, która jest zawarta w tytule. I teraz przeżywam takie bolesne rozczarowanie, jakbym właśnie żył za długo, bo już było lepiej. A czym pan jest rozczarowany? No taką małością ludzką, która wypłynęła teraz na pierwszy plan, której nie było widać. A nie było jej wtedy? Nie, ja myślę, że ona się po prostu nie manifestowała. To znaczy ona jest zawsze potencjalnie, ale ludzie gorsi postępowali lepiej. I to było uderzające. I to były czasy, kiedy Bartoszewski mógł mówić na stadionach, bośmy organizowali dla niego spotkania z młodzieżą i mówił o tym, że przyzwoicie żyć warto, chociaż często się nie opłaca. Dzisiaj myślę, że trzeba by to bardzo już tłumaczyć szczegółowo, bo to nie jest wcale takie oczywiste dla masy ludzi, którzy powiedzieli sobie, że właściwie życie polega na tym, żeby zaspokajać swoją chciwość, a to jest marny pomysł na życie i on się rozpowszechnił przesadnie, tak jak oczywiście abnegacja jest także czymś nieznośnym i ludzie, którzy nie podniosą czegoś, co leży, bo niech leży, no to są też ludzie, którzy źle wybierają w życiu. No ale dzięki tej chciwości, czy dzięki dążeniu, to jest brzydko nazwane, tak? Dzięki dążeniu ludzi do tego, żeby żyć lepiej, godnie, żeby się rozwijać, jesteśmy bezpieczniejsi, żyje nam się lepiej. Ja nie mam wątpliwości, mamy lepsze narzędzie też do... Oczywiście to się wszystko poprawiło. Tylko, że to chciałbym, żeby doszło jakby z taką, jakby no to naiwnie powiedzieć, poprawą moralną. To znaczy, żeby człowiek bogacił się nie przez samą chciwość, ale przez poczucie obowiązku, że musi zapewnić i sobie warunki rozwoju, i najbliższym. Ale nie tak, żeby sobie żywy wypruwał, albo żeby szedł na wszelkie kompromisy, świnił się w tej korporacji, w której pracuje, tylko po to, żeby podlizać się szefom. Ja ten świat zobaczyłem i zresztą zrobiłem o tym film, który wywołał bardzo gwałtowną reakcję, więc widocznie w jakąś bolesną rzeczywistość trafił. Bo to wtedy korporacje mówiły, jak to my jesteśmy dobre, my dajemy ludziom szansę, żeby spłacali kredyty, a pan nam mówi, że to jest kłębowisko żmi i że to jest paskudna organizacja, gdzie ludzie podstawiają sobie nogi. A te wybory moralne, które są, przed którymi stoimy dzisiaj, są zupełnie inne niż te, przed którymi staliśmy 40 lat temu? Ja myślę, że wszystkie... Tak naprawdę jest tak samo, nie? To oczywiście, tylko że to się teraz mówi implementacja, żeby powiedzieć trudne słowo, że to zastosowanie jest inne, to się po prostu inaczej objawia. Ja mam też taką dyżurną opowieść, że powiadam to młodym, bo wiem, że dla nich to jest już niewyobrażalne. No jak byłem małym chłopcem, to tak mnie, jak i pana na pewno ktoś uczył, że należy mówić prawdę, że dobry chłopiec nie kłamie i tak dalej. Ale ja miałem wtedy 4 lata i jednocześnie rodzice, nawet 3 chyba z kawałkiem, kiedy rodzice mówili, ale gdyby Niemiec pukał do drzwi, to ty mów, że nikogo nie ma, mimo że my będziemy z tyłu w mieszkaniu. No czy to podważa istnienie prawdy? Nie podważa. Prawda jest dalej, tylko że ta implementacja, czyli zastosowanie tej reguły jest inne i okazało się, że dobry chłopiec kłamie, a zły chłopiec mówi prawdę. To trzeba było zrozumieć, jak się miało 4 lata. Już potem reszta była łatwa. Bo ja przeczytaj, że te wybory, przed którymi dzisiaj stoimy, które zresztą pan pokazywał w swoich filmach wcześniejszych i ostatnich, one
nie bardzo się różnią. Nie, istota jest, że może to jest też zasięg moich obserwacji, ja to widzę, może innych rzeczy nie widzę, ale właśnie tą rzeczywistość korporacyjną, no to oglądam przez świadectwa różnych moich przyjaciół i rzeczywiście widzę, że one są bardzo teraz zakamuflowane, to znaczy nie widać, no dawniej to zło było takie przaśne, a teraz ono jest perfidne i to jest może nawet bardziej niebezpieczne. A to jest taka choroba nowego kapitalizmu, jeszcze niedojrzałego, czy dojrzewającego społeczeństwa, wolnego społeczeństwa i państwa? Czy to samo pan widzi we Włoszech, czy Francji, w krajach, których pan też... Pan, ja myślę, że te kraje są po prostu na tyle bogatsze, że ja tu już często słyszałem, że tam na przykład mniej kradną. No mniej kradną, bo nie warto. To nie jest wielka zasługa moralna, że nie kradnę, bo mi się nie chce, albo nie kradnę, bo mam i tak tego dosyć. A dopiero nie ukraść, jak się potrzebuje, nie ukraść, jak się jest głodnym. To jest jakieś osiągnięcie i tym się najbardziej różnimy, bo ta lepsza moralność... Ja bardzo cenię sobie kraje, gdzie urzędnicy są rzadko skorumpowani, albo no wręcz korupcja jest wyjątkiem. A to Włochy chyba nie są tym przypadkiem. Nie są najlepszym, no, ale też są miejsca we Włoszech, że ten kraj funkcjonuje. My też trochę za bardzo uogólniamy, bo Włochy dużo bardziej eksponują swoją, jakby to powiedzieć, niecnotę. A na przykład Niemcy to tak ukrywają, a często w mojej branży można to porównać. Wcale nie jest lepiej czy gorzej. Tylko jedni jakby to pokazują, drudzy nie pokazują. Włosi to w ogóle mają taki obyczaj na przykład, że nie wypada pokazywać, że człowiek ciężko pracuje, że trzeba zawsze udawać, że nic nie robię. To dopiero wtedy robię wrażenie na innych. No a na przykład Anglicy podobno głównie pokazują, że pracują, a wcale nie pracują tak pilnie, jakby się wydawało. No są już uogólnienia. A Polacy powiane. Ciężko pracują, zasuwają od rana do nocy. Tak, ale u nas jest z jednej strony takie męczeństwo pracy, że ktoś opowiada bez przerwy o tym, jak straszne ponosi ofiary, a z drugiej strony są ludzie, którzy ponoszą olbrzymie ofiary i uważają, że o tym nie wypada mówić, że to w ogóle przeszło lekko i nie mam się na czym zastanawiać. To ta druga forma jest elegancza dla mnie, bardziej sobie docenię. A jako społeczeństwo bardzo się zmieniliśmy? No ogromnie, dlatego, że był moment, ale po prostu myśmy przeżyli taki moment łaski. Kiedyśmy sobie ufali, kiedy do mnie przyjeżdżał ktoś nocować z czyjegoś polecenia, ja nie pytałem, co ja ryzykuję, tylko szykowałem materac. Ten czas solidarności i ten czas tuż po zdobyciu suwerenności, były to czasy przepiękne, które nie każdemu pokoleniu były dane. Ale to trzeba było wtedy już wiedzieć, że to nie na zawsze. Natomiast jak bardzo to potem opadnie ta fala, no to się teraz przekonujemy, kiedy jakby społeczeństwo jest brzydsze, no postępuje brzydziej po prostu. To nie jest tak. Wtedy było bardzo wiele pięknych zachowań, że patrzył, jak człowiek postępuje pięknie. Teraz zadaję studentom takie pytanie, opiszcie jakiś czyn piękny, chwalebny, szlachetny i proszę i drugie pokażcie, jak ktoś postąpił podle, wrednie i tak dalej. Na drugie pytanie zawsze pełno przykładów, a na pierwsze trudno. Ale czy myśli pan, że my dalej ewoluujemy? I czy widzi pan to, że my ewoluujemy, no, się zmieniamy, chyba... też dojrzewamy? No też to, co się zdaje, mamy takie zrywy, tak, od czasu do czasu. Ale były zrywy krótkie, śmierć Jana Pawła, po Smoleńsku to parę godzin trwał ten zryw, był taki zryw, ale pomóc Ukraińcom po wybuchu, to jest coś, właśnie co trwa, jakby coś, co powróciło po Solidarności, bo to jest właściwie to samo, co było za Solidarności. Taki nagle zryw bezinteresownej dobroci myśli o tym, że dać jest równie dobrze jak wziąć, a nawet może lepiej. Ale ja uważam, że uczciwym... Znaczy, porządnym i uczciwym być warto i się opłaca, a nie, że nie zawsze się opłaca. I z moim zdaniem Polacy zupełnie, znaczy rzadko w historii zdarza nam się, że mogliśmy zachować się szlachetnie i racjonalnie. Bo to prawda, było w naszym, wszyscy mają, to jest też w naszym interesie. Oczywiście, ale tu bym był bardzo ostrożny, bo my przy wszelkiej tak zwanej cnocie wracamy do takiego języka szalenie kościelnego, ale ta strona transakcyjna, no jest czymś bardzo podejrzanym. To znaczy dobra nie należy robić dla tego, że to racjonalne i dobrze na tym wyjdę. Tylko dobro trzeba robić dla dobra, a że za to się nic nie dostanie, to trzeba założyć z góry. Powiedzieć, niewdzięczność jest wpisana w każdy dobry uczynek i dopiero wtedy jest szlachetna. Jeśli spodziewam się niewdzięczności i nic mi to nie odbiera zapału. No trochę odbiera. Ale nie uważa pan, że lepiej być szlachetnym i dzięki temu mieć
lepiej i robić to z korzyścią dla siebie i dla swojego otoczenia, tylko, dla swojej wspólnoty. To pytanie, czy mu trzeba zarządzić temu, kto zarządza tym światem. Ja tego, ja tej kompetencji nie posiadam. Chciałbym, żeby tak było. Ten brak zaufania, bo to jest chyba, z mojego punktu widzenia, to jest największy problem, jaki dzisiaj mamy w Polsce. Nie? Taki, to ma swoje naukowe określenia i bardzo poważne konsekwencje. To jest, z czego to się wzięło? To się wzięło z takiej przeważającej koncepcji, że pod maską dobra zawsze ukryte jest zło. Jeżeli ktoś postępuje szlachetny, to jest jeszcze gorsza świnia, bo znaczy, że jest podły i to świetnie ukrywa. I to jest założenie antropologiczne, znaczy to się mówi, ludzie są tacy, prawda? No a ja myślę, że ludzie nie są wcale tacy i nie ma żadnego tytułu, żeby tak uogólniać. I że to nie jest reguła świata. Ale to przekonanie, że jak ja wiem, że każdy kradnie, to jestem mądrzejszy od tego, który myśli, że niektórzy nie kradną, to jest bardzo złe przekonanie. To jest naprawdę jadowite. To niszczy tkankę społeczną, bo to jest nierealne. To nieprawda, że wszyscy biorą łapówki. To nieprawda, że wszyscy dla pieniędzy sprzedadzą własną matkę. To wszystko są takie uogólnienia histeryczne. Rzeczywistość jest umiarkowanie gdzieś tam między jedną skrajnością a drugą. A ludziom się wydaje, że odkryli mądrość najgłębszą, jak wiedzą, że za wszystkim kryje się samo zło. I to marne jest i głupie naprawdę. Ale to jest coś, co jest u nas bardziej widoczne niż gdzie indziej? Nie, to ta postawa taka człowieka, który wie lepiej i który przejrzał już kłamstwo świata, to chyba jest jakaś uniwersalna postawa. Myślę, że to psychologowie to jakoś tam pewnie zakwalifikują jako pewną uniwersalną cechę. Ale ona się u nas czasem tak wybija na powierzchnię, tak ją widać i to jest paskudne wtedy. Bo społeczeństwo robi się po prostu szkaradne. No jak widzę, społeczeństwo pełne entuzjastów. To chociaż nawet czasem wiem, że ci entuzjaści nie mają takich podstaw do tej swojej radości, ale ją niosą. No to ja im wierzę, to z tego coś będzie dobrego. A jak ktoś z góry już wie, że wszystko oszustwo, wszystko kłamstwo, wszystko złodzieje, wszystko rozkradną, wszystko zamącą, no to jest bardzo smutne, bo z tego się trudno podnieść. To jest coś takiego, jak pan mówił, że pan gościł ludzi, nie wiedząc, kim oni są kiedyś tam. Ja też pamiętam z czasów studenckich, że jeździłem, przyjeżdżałem do Warszawy na Jazz Jamboree i na Waleta chodziłem po akademikach i pytałem, czy ktoś mnie przenocuje i zawsze to się udawało. Dzisiaj to byłoby dosyć kosmiczne, ale jak sobie przekładam to, jak to może być w takich krajach o wyższym poziomie zaufania społecznego. Ja sobie przypomniałem taką scenę, gdzieś byliśmy z żoną na wsi we Francji chyba i były takie sklepiki na wsi, w których nie było, znaczy sklepiki. Po prostu gospodarz wykładał jakieś tam owoce, tak, czy coś tam i obok był garnuszek i mógł wrzucić 2 euro, czy coś tam. Nie? I myślę, tak, to, że oni tak robią. No rzeczywiście leżało tam euro i to funkcjonowało. To znaczy ludzie mieli do siebie to podstawowe zaufanie. No tak, ale też mam wrażenie, że byli właśnie wystarczająco zamożni, żeby pokusa ukradzenia 2 euro była niewielka. Ale mi się wydaje, że pod tym względem u nas się bardzo zmienia. Rozmawialiśmy przed, idąc tutaj do studia, o tym, jak wygląda warszawska Praga, że była kiedyś miejscem bardzo niebezpiecznym, a dzisiaj. No tak, ale ja ciągle mam wrażenie, że radość z tego, że ludzie są lepsi, bo bogaci, no jest też pewną radością, ale nie taką najgłębszą. Ja bym się jednak cieszył z tego, że ludzie wybierają szlachetniejsze warianty postępowania i robią to świadomie. No to byłoby ideałem. Czy pana zaskoczyło to, że jesteśmy tak bardzo podzieleni, czy tak mówimy do niedawna, czy raczej, że jesteśmy bardzo różnorodni, że wcale nie jesteśmy społeczeństwem, w którym wszyscy myślimy tak samo chodzimy do kościoła, tak samo nienawidzimy komuny, prawda, tak samo jesteśmy biedni, tak samo walczymy z rządem, a kiedy to zniknęło, to okazało się, że jednak jesteśmy bardzo różnorodni. Nie, ale ja boję się troszkę słowa różnorodność, bo ono stało się takim fetyszem, jakby była wartością. Jeżeli cokolwiek z czymś można porównać, to już nie ma co mówić o różnorodności, tylko chcemy, żeby lepsze zwyciężyło. I to dotyczy produktów, to dotyczy postaw, to dotyczy ludzi, wszystkiego, co nas otacza. My dzisiaj przez tą polityczną poprawność chcemy tak zagłaskać każdy
każdy konkurs, w którym uczestniczymy i zaczynamy mówić różnorodność, to wystarczy. No nie, są rzeczy lepsze i gorsze i niechże lepsze zwyciężają nad gorszymi. Jasne, ale czy pana zaskoczyło to, że... Bo mnie zaskoczyło, ja kiedyś, znaczy ja tego nie wiedziałem. Nie? Kiedyś to dopiero sobie w pewnym momencie, to całkiem niedawno zdałem z tego sprawę, że my tak dzielimy się w Polsce nie tylko dlatego, że Tusk z Kaczyńskim nakręcili tę machinę, tylko po prostu mamy różne poglądy, wyrośliśmy w różnych tradycjach, mamy różne doświadczenia historyczne. Nie, mnie to niczym nie przeszkadza. Przeszkadza mi natomiast to, że nie mamy warsztatu, który umożliwiał rzeczową rozmowę i wymianę argumentów i przekonanie, bo prawda, wszelkie mówienie o dialogu w momencie, kiedy ja z góry zakładam, że ja nie ustąpię, ani o krok nie oddam, ani guzika, żadnym poglądem się nie, z żadnego poglądu się nie wycofam, no to w ogóle szkoda rozmowy. To wtedy to jest taka prezentacja, że otwieram swój kramik, mówię, to są moje poglądy, ale ja ich nie zmienię. Natomiast jak szukam prawdy, to wtedy myślę sobie, a może mój adwersarz ma trochę racji. I to jest dużo bardziej twórcza postawa i taka bardziej obiecująca. Chciałbym, żeby ona dominowała, ale ludzi, którzy naprawdę pytają o prawdę, to znaczy chcą wiedzieć, jak to jest, gdzie było oszustwo, gdzie było draństwo, a gdzie się okazuje, że była niewinność. To mnie dużo bardziej raduje, ale no z tym jest pewien kłopot. Ale był pan zaskoczony tym, że pańscy, nasi rodacy są tak różni, mają tak... Wie pan, że nie, że jakoś gdybym miałem to wpisane. Pamiętam, że właśnie w momencie tej euforii solidarnościowej ciągle wracała mi myśl, że przecież znam taką ogromną ilość ludzi związanych z tamtym systemem, którzy nie będą szczęśliwi teraz, kiedy przyjdzie wolność, demokracja i wolny rynek, że oni przecież na tym stracą i będą, oczywiście okazało się, że wielu z nich się błyskawicznie przystosowało i właśnie byli znowu zwycięzcami, ale też miałem takie poczucie, że to, że ludzie teraz tak głosują, to jest tylko taka fala emocji. Ale potem przyjdą interesy i to będzie wtedy większe pytanie. Też pamiętam, jak w ekipie filmowej kilku z nas, którzy byliśmy tak obyci z Zachodem, byliśmy my traktowani jako guru, żebyśmy powiedzieli ekipie, a jak wy będziecie głosować? I kiedy ja przynosiłem pytanie, a jaki jest wasz interes, kto reprezentuje wasz interes, to było ogromne zdziwienie, bo nie chcieli wiedzieć, chcieli, kto jest porządnym człowiekiem. Tymczasem porządny człowiek może mieć kompletnie odmienne interesy od moich i ja na niego właściwie politycznie nie powinienem głosować. Powinienem go szanować, lubić, kochać jako brata, ale jego interes jest sprzeczny z moim. Widzi pan tych porządnych ludzi w Polsce po obu stronach? Tak, chociaż nierówno, ale też nie mam prawdziwego wglądu, bo kto ma dostęp do władzy, ten jest zawsze już tak obciążony podejrzeniem, że no, czerpie z tego korzyści. Ludzie, którzy działają u władzy i w jawny sposób robią to z poczuciem misji, no rzadko się spotyka w każdym rządzie, więc nie wie się, że ja też nie mam takich bogatych doświadczeń, ale pewnie też są tacy. Jak Polskę zmienia doświadczenie polskiego kościoła? Ja myślę, że to jest ogromna w tej chwili, ogromny problem i to jest no, dramatyczny problem w ogóle tożsamości. Bo z jednej strony widzę, tak właśnie z kontaktów, jak wyjeżdżam, że ludzie gdzieś tam są dosyć obojętni na wielką ilość tych rewelacji kompromitujących jakby instytucje kościoła. Ale to też niedobrze, bo to powinno być wyczyszczone, a nie pominięte, nie przemilczane. To nie jest dobra droga, bo z tego się trzeba oczyścić. Z drugiej strony widzę oczywiście no, ogromną histerię i przesadę w atakach, które no, jak przychodzą do naszej wiadomości przesłanki, to widzimy, że te przesłanki są wątłe i że nie mamy powodu od razu wierzyć, że to są prawdziwe zarzuty. Te zarzuty często są naprawdę nieprawdziwe. I taki Kościół jak był już nie wróci. A teraz jaki on będzie? Czy on się odrodzi tak jak to papież Ratzinger sobie marzył, że to będzie kościół małych, ale autentycznych wspólnot, bo ja takie wspólnoty spotykam i one mnie oczywiście bardzo radują, ale też niedawno jak wczoraj gdzieś w Krakowie brałem udział w takiej debacie publicznej i słyszałem ze strony właśnie katolickiej
No taki redukcjonizm, to znaczy sprowadzanie Kościoła do instytucji społecznej. Sprowadzanie wszystkiego do etyki bez metafizyki, a bez metafizyki to nie jest żaden Kościół, to jest tylko instytucja charytatywna. Więc na ten nasz Kościół musi się w jakiś sposób odnaleźć w takim najgłębszym wymiarze, inaczej nic z tego ważnego nie będzie, to będzie tylko taka warstwa tradycyjna i obyczajowa. Zresztą bardzo się patrząc na ten problem, tak mierzę z islamem, mam kontakty w kilku islamskich krajach i patrzę, jak oni szukają drogi, żeby się pogodzić z tą nowoczesnością. No i nie znajdują tej drogi. A my przecież musimy... Tylko, że tam jest gorąco, a tu jest chłodno. To też prawda. Ale nie, bo też jest gorąco, ich wiara, ich emocja jest emocja, gorąca, a my właśnie... sami jesteśmy no, coraz jak... bardziej letni. No, ale to tak jak bardzo dobrze to zauważył ksiądz profesor Halik, nasz Tischner z Zakarpat, z tamtej granicy, bo Czech. I on mówi o społeczeństwie pełnego brzucha i o ateizmie pełnego brzucha. Bo właśnie pełny brzuch jakby wypiera metafizykę w naturalny, jakby fizjologiczny sposób. Pytanie o sens bytu w momencie, kiedy człowiek ma nadmiar kalorii w żołądku, to się już okazują zupełnie niepotrzebne i puste. I tego się boję oczywiście. A dotyczy wszystkich społeczeństw zamożnych. Bo to, co się dzieje się u nas, nie jest wyjątkiem. Nie, nie jest, ale szkoda. Idziemy, zmierzamy w tym kierunku. Szkoda, bo mieliśmy do niedawna taką lepszą świadomość tego, jak kruchy jest los ludzki, jak krucha bywa historia. A tego nam brakuje w tej chwili. A kiedy patrzy pan na Europę, jako też swoją ojczyznę większą, to jaka ona dziś jest w stosunku do tej Europy, którą pan oglądał wcześniej, o której pan marzył? No, ja pamiętałem i marzyłem o tej Europie jeszcze sprzed 68 roku. I tam się czuło, że ona już ostatkiem, resztką tchu biegnie, bo to była właściwie przedwojenna Europa, odbudowana po wojnie. Z pewną nadzieją, że już teraz będzie lepiej. Natomiast potem coś się zaczęło rozsypywać. I teraz, no... Byłem parę dni temu we Francji, załatwiałem jakieś sprawy urzędowe, a ta grupa od Cancel Culture zmieniła mi nazwę ulicy, bo okazało się, że jakiś bohater z czasów napoleońskich był nie dość postępowy i trzeba było mianować kogoś innego. No i robię na ten temat jakiś żart w urzędzie, a pani, która ze mną rozmawia, mówi do mnie właściwie półszeptem: zazdroszczę panu, że pan sobie może pozwolić na takie dowcipy. No więc jeżeli ona jest steroryzowana w takiej sprawie, to niedobrze się dzieje w tej wolnej Francji. Cóż dopiero w innych krajach. Czy to, że Europa integruje się politycznie, gospodarczo, bardzo mocno, ale też politycznie, jakoś społecznie, czy to pańskim zdaniem jest trend groźne, czy to jest może duża szansa na to, żeby... No, ja myślę, że to jest w ogóle nieuchronne, dlatego że Europa, która jest taką szpicą w rozwoju ludzkości jednocześnie, no ma takie objawy sklerozy i zjednoczenie ją dynamizuje. A ona musi stawić czoła noszonym wyzwaniom, bo są inni pretendenci do tego, żeby przewodzić człowieczeństwu. I to przede wszystkim Chiny są tym krajem, który ma inną koncepcję człowieka, jednostki, społeczeństwa, wszystkich cnót, sprawiedliwości, posłuszeństwa, to wszystko w wydaniu chińskim wygląda inaczej. I oni twierdzą, że ich pobyt jest lepszy niż to, co myśmy tu w Europie stworzyli. Najlepszy dowód, że my się rozkładamy, a oni mają poczucie ekspansji i się ciągle rozpychają gdzieś dalej. Także ja tu nie mam wątpliwości, że ta nawet pełna konfliktów integracja jest rzeczą dla nas zdrową, ale nam jakby wysechł czy zbladł horyzont marzeń, że my po prostu straciliśmy coś, co byśmy umieli spontanicznie od razu wskazać palcem, że to jest jakiś stan upragniony tego lepszego społeczeństwa. Nie wiemy, jakie ono by miało być. Przecież społeczeństwo ludzi, którzy będą mogli żyć zamożnie, bez pracy, to jest społeczeństwo upiorne. To my wiemy, że tego ludzkość nie wytrzyma, że to gatunek nasz jest tak skonstruowany, że my bez pracy nie możemy funkcjonować. A tymczasem pomyliło nam się to wszystko. Krzyczymy, że nie wolno
żeby był prekariat, bo to, prawda, nie jest wystarczająco miękko zbudowane społeczeństwo. Jak będzie całkiem miękko, to runie tak, jak runęły Austro-Węgry po I wojnie światowej. Czyli, że my musimy sobie wymyśleć jednak wyzwania i zmusić się do wysiłku, żeby te wyzwania realizować. To Zjednoczona Europa mogłaby to zrobić. No i tutaj się wydaje w taki już kaskadowe poczucie Kasandry, bo no przecież co nam grozi? Grozi nam najazd tych milionów, ale to setek milionów ludzi, którym ziemia wysycha, którzy się nie mogą utrzymać i którzy widzą nas, nasze bogactwo w swoich telefonach komórkowych i tu przyjdą. I na razie to są kropelki, które tam kapią na wyspach włoskich, prawda? Na Lampedusie. Spore te kropelki. Ale w porównaniu do tego, co nam grozi, to jest nic po prostu jeszcze. Bo jeżeli taka Nigeria ma 100 milionów ludzi, to ilu z nich chciałoby przyjechać do kraju, gdzie jest lepszy klimat, gdzie już wszystko jest wybudowane i gdzie można byłoby żyć wygodnie. I my nie mamy na to odpowiedzi, bo ja pamiętam świadectwa tych, co przeżyli rewolucję bolszewicką i mówili, nie podzieliliśmy się w porę i nas to spotkało. Bo było wiadomo już przed wojną pierwszą, że bez reformy rolnej, bez ogromnych reform społecznych, to może wybuchnąć i wybuchło. A pańskim zdaniem ta odpowiedź powinna być taka, że powinniśmy się zamknąć i nie wpuszczać, czy dzielić się? Ja myślę, nie jedno i nie drugie wprost, tylko dzielenie polegałoby na tym, że zamiast kupować szmatki i trzeci samochód, zgodzilibyśmy na to, żeby te wielkie inwestycje to była irygacja, nawadnianie Sahary i danie tamtym ludziom szansy, żeby żyli po swojemu, ale lepiej. No tak jak, prawda, słyszę, że jedna wykopana studnia w Sudanie zapewnia życie 50 osobom, no to jest, a to ona nie kosztuje tak drogo, kosztuje kilka tysięcy złotych, to tak mówi pani Ochojska. I ja w to wierzę, że tą drogą byśmy się obronili przed jakąś koszmarną konfrontacją, bo przecież no, nie mogę sobie wyobrazić, żebyśmy my jako Europejczycy wysyłali wojska, żeby topiły te łodzie, które będą do nas płynąć, a ich może płynąć naprawdę, mogą płynąć setki tysięcy. Czy nie boi się pan integracji, tego, że będziemy się stawać coraz mniej Polakami, Francuzami, Węgrami, Niemcami i tak dalej? Zupełnie się tego nie boję. Ale nie boi się pan, bo to się nie stanie, czy uważa pan, że to jest naturalny proces? Nie, my się będziemy przemieniać, bo nie będziemy takimi samymi Polakami, jak byliśmy kiedyś. No ale w każdym okresie byliśmy jakimiś Polakami, czy jakimiś Francuzami. Ja pamiętam, jak przyszło do naszej akcesji do Europy, pisałem taką książeczkę i musiałem wymyślić jakiś tytuł zachęcający, to miała być jakaś potrawa, że nie zginie w tej Zjednoczonej Europie. Napisałem bigos i oczywiście okazało się głupstwo, bo bigos nie jest wcale polską potrawą, tylko to jest francuskie szukru, które przyszło, zdaje się, z żołnierzami Napoleona z Alzacji. Ale żurek jest podobno czysto polski. Natomiast chodzi mi o to, że te elementy tożsamości no są płynne, one się będą zmieniały, ale wydaje mi się, że Europa ma bardzo silną, wspólną tożsamość. To znaczy my się bardzo różnimy od innych kontynentów. Naszym doświadczeniem, naszymi rozwiązaniami, naszymi ideałami. I te ideały są dobre, więc chciałbym bardzo, żeby one nas zobowiązywały i żebyśmy byli uczestnikami tego zespołu, jakim byłaby taka bliżej zjednoczona Europa. A naszą odmienność i tak zachowamy, to ja nie mam co do tego wątpliwości. Nie ma pan takich obaw, że no właśnie, że nasza tożsamość, nie tylko nasza Polaków, ale Francuzów, no, ale Niemców, będzie się wypłukiwać? Nie, ja myślę, że się będzie cały czas przekształcać w coś nowego, ale jak właśnie myślę o tej oczywiście trochę urojonej Polsce Jagiellońskiej, to przecież ona wchłaniała ogromną ilość różnych kultur i różnych narodów, i robiła to na tyle atrakcyjnie i na tyle pokojowo, że nikt nikogo nie zmuszał do nauki polskiego. To było nie do pomyślenia. No a ja już nie tak dawno, jak jeździłem po Polsce i właśnie była mowa o integracji, to ktoś mi wypomniał, pamiętam, w czasie spotkania, że nie mam prawa nic mówić o Polsce, bo mam obce nazwisko. No tego w Polsce renesansowej chyba nikt by takiego zdania nawet nie sformułował. No ale dzisiaj
Polska staje się kulturowo bogatsza dzięki napływowi bardzo dużej. Ale tak samo była wtedy, ludzi. Kiedy tak. Właśnie zasysała. Właśnie to ale jakby, zasysała pewnymi atrakcjami. Polska właśnie, była atrakcyjna przez swoją wolność. Ale staliśmy się. Tak. To jest niesamowite, że do Polski, poza tym, że owszem, uciekają ludzie z wojny, no co jest tak. Jakby proste, no, bo tu jest bezpieczniej niż gdzie. Ale nie tylko dlatego tu przyjeżdżają. Przecież Ukraińcy przyjeżdżali tu już dużo wcześniej, tak. Bo to po prostu się lepiej żyło. Przyjeżdżają Hindusi, Pakistańczycy, Białorusini. Od jakiegoś czasu stajemy się takim krajem coraz bardziej imigranckim i to dobrze? Do pewnego stopnia to dobrze, ale tylko do pewnego stopnia, bo oczywiście bardzo tragiczna staje się sytuacja, w której jakby ludzie napływowi zaczynają stanowić większość i przeważają szale. No bo wtedy zaciera się to, co łączyło tą społeczność, także my znamy no, bardzo złe doświadczenia Polski międzywojennej, która nie poradziła sobie zupełnie z problemami mniejszości, ale rzeczywiście to nie wiadomo, jak sobie z nimi poradzić. Jeżeli społeczeństwo ma jakąś wielką dynamikę i wielką taką siłę przyciągającą, no to ono powoduje, że ludzie się asymilują i że jest w nich więcej z Polaka, niż w nas zostanie z Hindusa. Ale bardzo dobrze, żeby z Hindusa u nas coś zostało, bo to wspaniała kultura. No tylko, że nie chciałbym, żeby dominowała, bo jak zdominuje, no to trzeba się przeprowadzić do Bombaju. A tam już gęsto. Dużo bardzo ludzi mieszka. Bardzo gęsto. Ale no przyjeżdża, dzisiaj mieszka u nas, nie wiem, 2 miliony Ukraińców albo trochę więcej. To nas wzbogaca dzisiaj. Oni się, myślę, tu w większości nieźle czują. Nie? I myślę, że ja dużo myślę, że wielu z nich zostanie. Tak, ale myślę, że my się z nimi też dobrze czujemy. Tak. Tylko, że cały czas trzeba patrzeć, no, że oni mają tą dynamikę, której czasami już nam trochę braknie. A z drugiej strony my mamy może mocniejsze zakorzenienie w tradycji, a oni przecież jako naród się dopiero formują. Więc to jest taka symbioza, która może być realna. A kiedy pan patrzy na myśli o wojnie i o tym, co się dzieje na... Znaczy z jednej strony wojnie, a z drugiej strony tym niezwykłym procesie, który się dzieje między nami a Ukraińcami, przyjaźni na poziomie ludzkim, wdzięczności na poziomie ludzkim, współpracy na poziomie politycznym i militarnym, no i takie marzenia, no to tam od wersji zawrzyjmy traktat między dwoma państwami po twórzmy federację, co pewnie jest jakimś tam marzeniem, no ale jednak coś się dzieje, tak? No, takie jeszcze historycznie, których byśmy nie pomyśleli, a przecież za chwilę coś się będzie działo z Białorusią. To nie ma wątpliwości, że coś się, nie wiemy w jakim kierunku, to coś na pewno, się będzie działo. Tutaj jest pytanie o naszą własną dojrzałość, żeby nam się nie zachciało znowu takiej integracji na siłę, bo to jest najgorsze, co może nas spotkać. A. Natomiast jeśli będziemy atrakcyjni, jeżeli u nas się będzie żyło dobrze i na nasz sposób życia inni będą reagowali z zazdrością, no to wtedy będziemy się rozszerzać w naszej jakby takiej sylwetce kulturowej i będzie to na pewno coś pożytecznego. Nie boję się o to, że się roztopimy, powiedzmy, to zupełnie jakby do mnie nie dociera ten lęk, chociaż już się denerwuje mnie również to, jak Polska potrafi być papugą narodów i jednak nam to przepowiedział poeta. Tak. A myśli pan właśnie, że stajemy się coraz bardziej, czy zaczynamy się jakoś odnajdywać coś, możemy dzisiaj, zwłaszcza w tej sytuacji, która jest i która będzie w następnych latach, możemy coś wnieść do Europy też, kiedy no tu, ja coś się między Polską, Ukrainą, Białorusią będzie działo. To anegdotycznie powiem, zadzwoni do mnie niedawno, to chyba przy okazji święta 3 maja, Białorusin, który walczy w pułku Kalinowskiego na Ukrainie, w którym robiłem tutaj rozmowę. I jakoś się tak na odległość zaprzyjaźniliśmy i nagrywa, bo nie umie pisać, zna polski, ale nie umie pisać, więc nagrywa na WhatsAppie, takiej aplikacji, różne komunikaty do mnie i zadzwoni do mnie z życzeniami, żebyśmy dożyli Rzeczpospolitej trojga narodów i on o to walczy. To jest takie ładne, prawdziwe, to jest może ale trochę... Tylko, że ten facet tam jest z karabinem i no on tak. Ma to z tym, w głowie. Że ciągle powiedziałem, że zbyt ładne, żeby było prawdziwe, ale niechaj będzie, to jest ładne marzenie. I bardzo bym chciał, żeby ta Rzeczpospolita złapała znowu taki wiatr w żagle, jaki miała w XVI wieku. Aha. Bo to był dobry czas dla nas, a potem się coś nie udało. Zresztą
Myślę też o Rosji, chcąc pohamować wszystkie złe uczucia, że Rosja nigdy nie doczekała się złotego wieku, miała srebrny, ale ten złoty się nie wykształtował i nie wiadomo, jaki by miał być naprawdę, no, gdyby się ta wojna miała skończyć i gdybyśmy mieli tą Rosję jako rzeczywistego sąsiada, jaki ten sąsiad byłby dla nas korzystny i korzystny dla świata, bo on jest potrzebny na pewno, bo nie chcemy sąsiadować z Chinami, a Rosja jest no, pewną częścią jednak Europy. Ale jaka? Jak ta Rosja się na nowo zdefiniuje? Trudno sobie wyobrazić. Za komuny, nie wiem, czy pan pamięta, albo pan trafił, pamiętam, jak w akademiku piło się za przyszłą granicę polsko-chińską na Uralu. Na Uralu, to było bardzo głupie, muszę powiedzieć. Ale to tak samo, jak te ohydne, takie antyrosyjskie dowcipy, pamiętam, jak wyleciał Gagarin i we wsi ktoś woła, słuchajcie, ruskie na księżyc poleciały, czyli w kosmos. A ktoś tam pyta, no ale czy wszystkie? Tak, tak. No właśnie, bo o tym też chciałem z panem porozmawiać, o Rosji, która była panu, była, czy jest bliska? Nie, bywał pan ani nie jest. Często, tak? Ja miałem ale, duże kontakty nie, to nie z Rosją, ja też tak, nie wypieram znaczy, się ich zupełnie. Nie, ale to nie jest żaden zarzut, ani krytyka. Pytam o państwo, które pan, czy społeczeństwo, no tak, które pan... mam żywy kontakt. Miał pan żywy kontakt. Teraz miał, jeszcze jakby, jak to teraz? No dalej to jest ciężkie, tak, że... No ciężkie oczywiście, bo te kontakty się zupełnie urwały, aczkolwiek Rosjanie z pewną dozą desperacji dzwonią z okazji Nowego Roku, moich urodzin i takim drewnianym głosem szybko mówią życzenia, żeby się tylko rozmowa z tego nie rozwinęła, bo ona się nie może rozwinąć, bo oni świetnie wiedzą, tak jak i ja wiem, że nie należy prowadzić rozmów z krajem wrogim. Nawet ale nie wiedzą, bo się obawiają. No boją się po prostu, uważają, że to jest coś, co ich może spotkać jakaś przykrość. Ale poza tym, no to mam wrażenie, że no Rosja ma tam ogromny problem i ja nie widzę, jak on by się mógł rozwiązać. Problem z jakby no tym, jak oni mówią, projektem Rosji, jaka Rosja miała, chciałaby być. A myśli pan, że pan widział Rosję kiedyś taką, jaka ona była? Czy pan jej nie rozumiał wtedy, nie, a teraz dopiero widzimy prawdziwą Rosję? Nie, ja Rosję. Myślę, że myśmy to zawsze widzieli. Ja nie miałem z tym żadnych kłopotów. Nakręciłem taki film w 92 roku dla telewizji o Rosji. Dzisiaj go pokazuję i ani słowa bym z niego nie wyjął. Wydaje mi się, że to były trafne przewidywania. Tylko, że przewidywaliśmy, że ten proces wolnorynkowy, demokratyzacyjny będzie się posuwał. Już za Jelcyna okazało się, że on się posuwa dosyć opornie i jakby to się nie układa. No a potem się zobaczyło, że ta Rosja się przechyla w drugą stronę. Można powiedzieć, że może Zachód też był czemuś winien, ale trudno było, prawda, hegemona, który straszył przez 40 lat, przyjąć potem z otwartymi ramionami i go dokarmiać jeszcze w okresie biedy. No, nie dziwię się też Zachodowi, że nie miał aż tak takiej wielkoduszności. No, a to przesądziło, że poszło to wszystko w złą stronę. A jaka była ta Rosja, którą pan wtedy widział? No, ona była pełna sprzeczności, bo była przerażona swoim niepowodzeniem. Rosja wierzyła przez ileś lat, że bolszewizm to jest rosyjski wynalazek, który będzie zbawieniem ludzkości. Nagle się okazało, że ani ludzkości, ani nawet Rosji ten wynalazek nie zbawił. Że Rosja jest zacofana, że jest, nie robi postępów cywilizacyjnych, że jako społeczeństwo jest prymitywna i brutalna i prawda, stosunki międzyludzkie w Rosji były okropne i są dalej, że to w porównaniu do Zachodu jest wszystko gorsze niż lepsze. No i to jest dramat, to z tego trzeba wyjść, z tego trzeba mieć jakiś pomysł, jak to wyrównać. A no, ci Rosjanie oglądali pańskie filmy wyrafinowane, filmy oglądali je z wielką admiracją. Ale publiczność rosyjska, ta inteligencja rosyjska jest wspaniała zupełnie. Właśnie, ale ona dalej jest, myśli pan, że on dalej jest taka? Ona jest chyba taka, tylko że ona jest jednak strasznie mniejszościową formacją. Nie wiem tam statystyk, ale wydaje mi się, że proporcja inteligencji do reszty narodu w Rosji i w Polsce jest wielką korzyścią dla Polski. Gdzieś przeczytałem w którymś z wywiadów z panem, że pan kiedyś był na jakiejś, nie wiem, uroczystości, spotkaniu, w którym widział pan Putina.
Tak, jak to? To prawda i to nawet parę razy, ale... Aha, proszę zawsze... powiedzieć, co to? Bo to jest strasznie ciekawe dzisiaj, to jest jakie nie, to, ale jak to jest właściwie bezprzedmiotowe, dlatego że no, ja nie chcę być plotkarzem, bo to najłatwiej. Jako reżyser oczywiście, że ja będę zawsze siedział koło polityka i bardziej patrzę na to, co robi rękami, niż na to, co mówi. Bo to co pan mówi... widział, no o Putinie można. Nie, no, widziałem... To wróg pan... nasz jest. Nie, nie, ale to nie chodzi o, żebym powiedział nic złego, tylko to jest kwestia po prostu, że się jakby nieprzyjęte jest, że się opowiada szczegóły zaobserwowane przy stole. Zresztą nie są one w niczym sensacyjne. No, zobaczyłem człowieka, no, na pewno bardzo neurotycznego, jak prawie wszyscy politycy, których spotykam, więc on nie stanowi tutaj wyjątku. Natomiast człowieka bardzo czujnego, no ale to są takie, no spełnił wszystkie oczekiwania, które bym miał wobec KGBisty, bo o tym też mówił. No i miałem z nim na końcu taką śmieszną wymianę zdań, bo wiedziałem, że jestem prawdopodobnie ostatnim Polakiem, cywilem, który koło niego siedział półtorej godziny przy stole na kolacji na Kremlu. I nie siedziałem dlatego, że byłem wyróżniony, tylko dlatego, że protokół nie chciał, żeby blisko siedzieli Amerykanie, którzy zadawali mu wtedy kłopotliwe pytania. Jacqueline Bisset i Heather Carvey byli tam również nastawieni tak, że będą od niego coś chcieli wyrwać. I zresztą uprzedzałem, że nic wam nie powie, bo polityk nie da się nabrać na rozmowę przy stole. No ale to nieważne. Ważne było to, że ja chciałem, żeby zachował takie wspomnienie, że nie wszyscy Polacy są przykrzy dla Rosjan. Szczególnie, że on wcześniej, jak ja dostałem nagrodę na Festiwalu Moskiewskim, on świeżo był tym dopiero kandydatem właściwie na prezydenta wskazanym przez Jelcyna. Był na uroczystościach i podszedł do mnie, powiedział, że jest zdziwiony, że Polak chce publicznie mówić po rosyjsku. No, ja powiedziałem, że nie ma by się czemu dziwić, że takich jest bardzo wielu. To nie jest... Nie mam takiego zacięcia na ten język. Przynajmniej ja nie znam takich ludzi, którzy by mieli jakieś wielkie zacięcie. Wtedy zresztą. No a teraz chciałbym powiedzieć coś o tym, bo on tyle razy przy rozmowie podkreślał, że jest uformowany przez KGB. No, że ja myślę, że wiele razy w życiu spotykałem się przy stole z pracownikami służb specjalnych, ale tylko dwa razy w życiu wiedziałem o tym, że to są tacy właśnie ludzie i on jest tym trzecim. No, co było oczywiście takim wymuszeniem, żeby zapytał, kto byli tam ci pozostali. I wtedy wymieniłem Graham Greene i Gabriel Garcia Marquez. Ha. No i myślałem, że będę musiał tłumaczyć, o kim mowa, ale on absolutnie był przygotowany, wiedział, że to tak było. I co ciekawe, powiedział, bo to nie musiał być przygotowany na takie diktum, a powiedział, ale pan wymienia arystokratów wśród szpiegów, a ja byłem plebejem. Wydawało mi się, że to było bardzo skromne z jego strony, szczególnie, że jakąś i w innej okazji też coś skromnego powiedział, ale potem ktoś z Rosjan mi uświadomił, że zastanął się, a czym on się ma chwalić, skoro ta cała misja w Niemczech, którą pełnił, tego zatrzymania, rozprzestrzeniania się amerykańskich rakiet. To były Pershingi, które wtedy rozmieszczano. I Rosja włożyła ogromne pieniądze w ten ruch sprzeciwu, w tych wszystkich młodych, którzy się kładli na torach w Niemczech. We Włoszech, we Francji była taka ogromna kampania i ona była przegrana. Socjalistyczne rządy tych krajów i jednak te Pershingi rozmieściły. I podobno od tej chwili zachwiała się równowaga wojskowa i właściwie zaczął się zmierzch Związku Radzieckiego. No jeśli to wszystko tak wyłożyć, no to wiadomo, że Putin w przytomny sposób mówi, że bierze od tego dystans, że wielkiej roli w tym procesie nie odegrał, bo po co odgrywać wielką rolę w nieudanej akcji. A widział pan, znaczy wtedy zapewne pan tego nie wyobrażał sobie, ale czy dzisiaj wspominając tamtego Putina widzi pan tego samego człowieka, super, te same. To jest bardzo, bardzo taka wyraźna osobowość i jego, no, jego stosunek do świata, no we wszystkim był widoczny i był rzeczywiście stosunek do świata człowieka, który robił wrażenie wtedy, kiedy nie było obiektywnych powodów, ale że on zawsze jest gotowy na to, żeby znaleźć się w osaczeniu, że on jest osaczony jak gdyby. Mhm. Ta wojna dla z pańskiego punktu widzenia, to jest wojna Putina czy wojna Rosjan? No ja myślę, że to jest ostatnia wojna kolonialna, która się w Europie zdarzyła.
bo my ciągle zapominamy, że ta ekspansja rosyjska, ona miała charakter kolonialny, tylko to były te kolonie, co żeby powiedzieć wyszukanym słowem, limotroficzne, czyli przygraniczne, podczas kiedy wszystkie inne były outremer, czyli po drugiej stronie jakiejś wody. Ale to się niczym nie różniło od kolonizacji brytyjskiej, czy francuskiej, czy holenderskiej. I te kraje, które wymieniam, no wszystkie pozbyły się tego balastu kolonii. Czasem bardzo dramatycznie, jak Francuzi w Algierii, ale no trzeba było de Gaulle'a, żeby złamać opór ogromnej rzeszy Francuzów, którzy chcieli kontynuować tą walkę. Czy prawda historia Salazara i tego, jak się z trudem Mozambik i Angola wyrwały z opieki portugalskiej, która była dla nich zresztą bardzo korzystna materialnie podobno. No i mimo to wszystko Rosja jakby nie dostrzega, że te kraje, które są od niej zależne, nie chcą być od niej zależne, wbrew swoim może materialnym interesom nawet. Ale że to jest zjawisko charakterystyczne dla tego wieku i że oni sami podsycali te ruchy w innych krajach, a teraz nie mogą zrozumieć, że to samo nastąpiło u nich i że nie ma tytułu, dlaczego Rosja miałaby dominować nad krajami, no, nad którymi nie ma takiej porażającej przewagi ekonomicznej, technologicznej, cywilizacyjnej, kulturalnej. No, jak tej przewagi nie ma, to nie ma tej siły przyciągania. Bo przecież są też ciągle jeszcze resztki kolonii brytyjskich czy francuskich, które chcą się trzymać metropolii, bo mają z tego korzyści. To jest optymistyczna wizja, że to ostatnia wojna kolonialna. No ale ile ona może trwać? To jest dopiero pytanie, bo to... Tego nie wiem. To trwa długo na rzecz wojny algierska, też długo trwa. No. Trwa półtora roku na razie. No, licząc od zajęcia Krymu. Znaczy, od zajęcia Krymu, tak. No to oczywiście dużo dłużej. Ale bo zapytałem pana, czy to jest wojna Putina, w sensie, czy to jest wojna totalitarnego przywódcy, czy wojna narodu, który to czuje? Wie pan, ja myślę, że to jest źle postawione pytanie, dlatego że ten naród to czuje, co dzisiaj czuje jego przywódca i będzie czuł zupełnie co innego, jak ten przywódca się zmieni. Po prostu my tutaj podstawiamy nasze rozumienie narodu, a ono w Rosji jest inne. I myślę, że tam pewien rodzaj takiej wymuszonej lojalności wobec wszelkiej władzy mówi, że naród czuje to, co władza chce. Pan wierzy w to, że Rosja będzie kiedyś normalnym krajem? No, są normalnym. Normalnym. No, takim, przy tej skali, może być sąsiadem. Ale nie wykluczam tego, mogę sobie to wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić Rosję taką hercenowską, demokratyczną, zachodnią, szczególnie tak? Tę część Rosji, bo nie zawsze to musi sięgać akurat tych jeszcze ciągle tam, prawda, krajów, które są, Baszkirii i tak dalej, czy Czeczeni, które takie nie będą. No poza to tak, ale wierzy pan chociaż, że ta esencja Rosji może być właśnie taka hercenowska. Nie wykluczam tej myśli, ona mogłaby taka być i może właśnie za tym ktoś zatęskni, bo jest przeciwieństwo i ono się nie sprawdza. Wracając na koniec do Polski, do Europy, tak widząc ten trend, który jest, czy to, co się dzieje na świecie, fale, zmiany kulturowe, mamy szansę, pańskim zdaniem, na kultura zachodnia, z korzeniami chrześcijańskimi, może już nie chrześcijańska, ale z korzeniami chrześcijańskimi, pamiętająca, rozumiejąca, co to znaczy, ma szansę przetrwać i być silna? Wie pan, ja odpowiem nieracjonalnie, bo racjonalnie nie umiem tego podeprzeć żadnym argumentem, tylko to jest wyznanie wiary. Ja wierzę, że potencja tej spuścizny judeochrześcijańskiej jest ogromna, bo to ta kultura wydała ten rozwój, którego nikt nie popróbował nawet prześcignąć. Przecież Chiny były kiedyś dużo wyżej rozwinięte od nas. Był moment, kiedy uniwersytety arabskie były lepsze niż nasze zaczątki uniwersytetów. I okazało się, że ta siła twórcza, którą wyzwalało chrześcijaństwo na tej swojej i helenistycznej, i judaistycznej podstawie, no dała takie przyspieszenie, którego nie miał nikt inny. I dlatego nie Montezuma oblegał
oblegał Madryt, tylko jednak było odwrotnie. Że to przyspieszenie było wielką siłą. Jeżeli my teraz negujemy nasze osiągnięcia, no to jesteśmy autodestruktywni. Stąd ja na tą cancel culture patrzę naprawdę z irytacją. Natomiast czy tu jest potencjał odrodzenia? No ja tu wierzę, chociaż nie wiem, ale wierzę, że jest. Że to, ta kultura nigdy nie stała się jeszcze, nie doszła do punktu, żeby była jałowa i nie miała w sobie natchnienia, że jej relacja, powiedzmy, nadprzyrodzoności ze światem materialnym jest tak wyjątkowa, że żadna inna znana mi religia czegoś podobnego w ludziach nie wyzwala, nie otwiera takich perspektyw. No, czyli ja wierzę, że to jest potencjalnie możliwe. Czy się uda? To już trzeba proroka. To w tej materii nie jestem silny. Bardzo panu dziękuję. Dzięki. Krzysztof Zanussi był naszym gościem. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo państwu. To wszystko w tej rozmowie. Bardzo dziękuję jak zawsze patronom. Obiecałem, że wymienię kilku z państwa. Pan Bartek Jakubowski, Wojciech Moros, Piotr Milczarek, Paweł Firlej, Sebastian Mugda. Bardzo wam dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy wspierają Układ Otwarty. To dzięki temu mogłem też tę rozmowę z panem Krzysztofem Zanussim przeprowadzić. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.